Cześć wszystkim, znowu po 7. Dalszy ciąg Pillars of Eternity. Dobra, w ostatnim odcinku tak, chodziliśmy po baterii Durgana. Znaleźliśmy rudę, dla jakiej tej się pani nazywała, dla Isty. Pozabijaliśmy kilku ludzi, którzy tutaj byli niezbyt mili. No i wstaliśmy sobie cel, że jeszcze zbadamy tutaj resztę tej baterii. Wrócimy do krzepy, poddajemy zadania. A później wrócimy tutaj i udamy się do właściwej baterii Durgana. Zobaczymy, co tam się będzie działo. Okej, to jest chyba ten domek, o którym słyszeliśmy wcześniej. Ekstra osłony przeciwko żywiołom. Okej, to brzmi całkiem fajnie. Pierwotna skała. Okej, cokolwiek by to nie było. Zobaczmy, kto jest w tym domku. Samotnik z białej marchi. Galvano mieszka w cieniu baterii Durgana. Może wiedzieć coś ciekawego na temat fortecy. Okej, znalazłem jego chata, ale go samego nie. Może warto się rozejrzeć. No dobra, co my tu mamy? Jedzenie. Zwój rykoszetów, minolety. Oraz pułapkę. Świetnie. Świetnie. Brak łotrzyka. Brak łotrzyka. Po raz kolejny. Że wiesz co, może ty iść przodem. Przekiwany, gdybyśmy chcieli jeszcze więcej pułapek aktywować. Okej, okay, nic ciekawego. Mapa przedstawia górskie szczyty i zawiera oznaczenia wysokości. Okej. Okay. Może wiesz co, może ty dalej idź przodem. Coś mi się nie wydaje, żeby... Tak. Ładnie, ładnie. Zwanhitowała pułapka, ją. Tak jak myślałem. Że będzie więcej pułapek, ale... Ale dobra. Okej. Okay. Zniekształcony konstrukt. Cokolwiek to jest. Co dostałaś? Percepcja minus 4, okej. Okay. Niezbyt fajnie. Margrin's fire casts light in dark places. Okej, kolejna pułapka uruchomiona. Świetnie, wycofajmy się. Tak, wy przestańcie się skradać i wszyscy zajmijcie pozycję. Okej, okay, coś do nas strzela. No to spróbujmy odpowiedzieć ogniem. Tylko podejdę troszkę. Okej. Okay. Wow, 54 obrażeń, ładnie. Nie żeby to chyba zrobiło na nim duże wrażenie, ale tak, ładnie. Dobra. Ty otwórz ogień. Czy mają redukcję obrażeń? Nie, mają mało redukcję obrażeń. Coś, co nazywa się konstrukt, myślałbym, że mieliby troszkę większą, ale dobra. Czekaj, aż troszkę tutaj podejdą. Nie wygląda na to, żeby im się zbytnio śpieszyło. Dobra. Okej, okay, ty możesz może dezintegrować któregoś z nich? Może tego na przykład? Ty pomóż im. Ty pomóż również im. Tak, będą do nas strzelać po prostu. A ja wolałbym poczekać, aż to coś przestanie działać. Dobra, powiedzmy, że już. Okej, jesteś dezintegrowany. Wiecie co, może wszyscy na niego, ty na niego. Nie, aż ten się dezintegruje. Nie dezintegruje się. Okej, okay, dobra. Zacznijmy musieli spróbować.
Okej. Troszkę magii. Jednak mają troszkę redukcję obrażeń. 8. Okej. Z pewnością mają dużo punktów wytrzymałości. Okej, dobra. Ciekawe, co to za konstrukty i skąd się tu wzięły. I ty idź przodem. Tak, ponieważ... bez żadnej przyczyny. Na dnie tej rozbitej machiny zebrała się warstwa zielonej galerowatej substancji. W skrzynach porzuconych niezliczone zawiasy, mechaniczne przyłbice i kończyny. Okej. Będziemy musieli jeść takie rzeczy póki co, wygląda na to. Ale dobra. Całkiem sporo ma piwnicę gość. Dobra, teraz ty prowadź. Bo im się zaczynają punkty życia powoli kończyć. Mobilny konstrukt. Okej, będę rzucać... No na to, że będę rzucać kulę ognia. Spróbujmy im w tym przeszkodzić. Okej. Dobra, ty bij to, co bije paladyn, ty również. Ty również spróbuj... A ty spróbuj rzucić kolę ognia na nich. Okej, ładnie. Jeden przewrócony. Okej, drugi przewrócony. O, ładnie, coś ich tak ładnie zabiło. Menecha. Okej, świetnie. Teraz spróbuj użyć swojego uderzenia specjalnego. Zanim ona wstanie. Okej, ładnie. Radku, dostajemy jakieś doświadczenie za to. Lista obiektów. Wygląda na listę osób i dat. Godang, długie wodospady, rozbójnik. Mecywink, Inspirima, jakaś przemytniczka. Folsak, morderca, ładna fryzura. Rydzak, idiota, który chciał mnie zadźgać. Pod listą nie notatka napisana innym charakterem pisma. Diverus, Dibelico, wystarczą mi liczby. Okej. To na to, że ten cały Galvin, że mieć nieco ekscentryczne hobby. Więc pod uwagę, że mamy listę osób oraz mamy masę magicznych konstruktów, możemy się domyśleć, skąd się wzięły te konstrukty. Okej. Redukcja obrażeń 8. Ale duże pewnie redukcja obrażeń... Tak. Duża redukcja obrażeń fizyczna. No dobra, jakoś sobie z tym poradzimy. Rzućmy kulę ognia tutaj, wy się ustawcie najpierw. Twórz ogień też. Okej, podejdź z powrotem. Okej, przewrócona, spoko. Możesz użyć serca furii. Świetnie. Ty naładowałaś się trochę wystarczająco. Okej. Teraz uderzenie magii. Wow, ładnie, Eder. Sprzątnąłeś go? A właśnie, twoja broń musi się naładować zadając sobie obrażenia przeciwko nośnikom dusz, tak? A nie, przeciwko duchom, okej. No to póki co się może nie wydarzyć. Ale dobra, rób swoje dalej. Dobra. Kolejne uderzenie magii. Okej, ładnie. Dobra, świetnie. Okej, coś go sparaliżowało, nie mam pojęcia co, ale dobra. Czy twoja broń nie miała czasem paraliżu? Tak. Paraliż, okej. Dobra. To całkiem spory był paraliż.
Okej, on chyba nam oddaje ogniem, co? Widzę, że ludzie się palą. Okej, dobra, nieważne. Czy coś mają ciekawego? Nie. Okej. Speknij tego szklanego zbiornika, wycieka kleisty zielony płyn. Wydziela na silne, niemal... Wydziela silną, niemal bolesną woń chemikaliów. Ta. I parę bliżej wyglądających stołów z częściami tych konstruktów. Okej. Dobra. Zniekształcony czy żelazny. Dobra, rzućcie się może na... Albo nie. Fajnie by było, jakby druga linia rzuciła się na niego. Ty również. Okej. Ładnie. Redukcja obrażeń 12. Ten jest już cięższy. To może dostrójmy się z nim. Okej, ty uderzenie barbarzyńcy. Użyń swoje. Okej. Co ich tak mocno zabija? Eder niszczy zniekształcony konstrukt. A zniszczenie nośników dusz. To jest efekt twojej różdżki? Nie wiem. A nie, Ed, a, okej, dobra. Ty masz w swoim mieczu. Tak, weź się proste narzucenie potrafieniu lub potrafieniu krytyczne zniszczenie nośników dusz. Okej, no to się na pewno przyda. Okej, matka oberwała. Ale przeżyje. Okej, nie zdążyła chyba rzucić na jego dostrojenia. Okej, gdzie jeszcze jeden gość? Dostrój się z nim, przynajmniej spróbuj. Okej, dobra. Nekrotyczna lanca. No i ładnie. Hej there. Aj. Okej, dobra. Pewnie ten miecz Edera, któremu daliśmy, bardzo ładnie działa tutaj. Tutaj jest oczywiste tajemne przejście, którego żaden z nas nie jest w stanie, żaden z naszych bohaterów nie jest w stanie zauważyć. Pomocy, utknęłam tu. Okej, zaraz zobaczymy, kto to woła. Świetnie, pułapka. Dobra. Tylko troszkę pieniędzy. Consider it done. Zamknięte, tak. Okej. Chodźmy może tutaj dalej, może znajdziemy jakiś klucz. Albo inny sposób otwarcia tego. Okej. Hey. Hey there. Okej, kolejny żelazny konstrukt. Okej, dużo ich się tutaj zebrało. Pozycje obronne. Może zrzuć jedność obronną, czy jak to się nazywa? Krąg obronny, okej. Dobra, wy się ustawcie tutaj. Możesz wypalić do któregoś z nich. Do żelaznego, powiedzmy. Możesz kulę ognia rzucić. Dobra, ty włącz tryb obronny, żeby więcej z nich złapać. Okej. Możesz serce furii użyć, to ich ładnie poharata. Okej, uderzenie magii. Ty wypaliłaś? Tak. Teraz powal ich wszystkich. Okej, błogosławieństwo. Cholerna machina, będziesz teraz powtarzać wszystko, co mówię. Okej, ktokolwiek to mówił.
Okej, ładnie. Dobra. Tobie by się przydało, jakbyś rzucił... nie rzekę płomieni. Odsłonięcie słabości, tak? Okej, podejdź tutaj, Harataj. Już nawet swojego uderzenia użyć. Ładnie. Okej. Możesz ich oszołomić, chociaż nie wiem, czy oni są odporni na to. Nie, można ich oszołomić, dobra. To oszołom ich wszystkich. Okej. Ty rzuciłeś już to swoje? Tak, rzuciłeś, fajnie. No to jeszcze raz uderzenie magii. Okej. Myślę, że chcemy te konstrukty powalić szybko. Barbarzyński dogryk, to pewnie raczej ich... Tak, odporni na przerażenie, więc nie bawmy się w to nawet. Okej. Dobra. Spróbujmy się zająć tymi niestabilnymi konstruktami. Okej. Tak. Okej, dobra, one wybuchły. Przydałoby się coś od leczenia. Może po prostu zwykłe leczenie, jakieś duże przywrócenie wytrzymałości. Bliżej pierwszej linii. Okej. Więcej już nie ma tych niestabilnych, świetnie. Dobra. To ty idź na tego zniekształconego. Pomóż Shaderowi. Okej, ktoś awansował, zaraz zobaczymy kto. Dobra. Spróbuj go powalić. Możesz użyć dzikiego oporu. Okej. Już tylko ten został. No i dobra. Kto awansował? Paladyn oraz Eder. Dobra, zaraz się tym zajmiemy. Okej. Adry mają trochę. Za tym nic ciekawego. Jesteśmy w jakimś centrum tego całego warsztatu, tak mi się zdają. Laboratorium. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Za rogu słyszysz krótką serię stuknięć. Do metalowego hełmu przykleiły się kępki włosów. Na krawędziach oków widzisz ciemne smugi. Nad kablami i płytami tej machiny rozpłyskują się iskry, rozjaśniając jej wnętrza. Okej. Okay. Co będzie, jak zaczniemy naciskać rzeczy? Duchy się pojawią. Okej. Okay. Mhm. Może ty, Eder, się tym zajmij, co? Niech reszta ci nie przeszkadza. Jestem wolna, Galvino. Przeżerę twoje serce starcze. Jestem free. Hey there. Galvino. I will... Okej. Okay. Okej, chyba Eder będzie potrzebował pomocy. Z tym. Okej, coś dostaliśmy złego. Dobra. Zwiększmy naszą szansę na trafienie. One mają całkiem dużą obronę. Okej, spróbujmy ją oszołomić. Okej. Wow, ale duża redukcja obrażeń. Możemy się do niej dostroić.
Raczej będzie na to będzie słaba szansa, to najpierw spróbujmy odsłonić słabości. Powalić raczej się tego nie będzie dało. Dobra, użyj swojego uderzenia specjalnego. Okej, okay, krąg obronny. Okej. Okay. Tak, Eder mocno obrywa. Elet, chybienie. Okej, okay, tak myślałem. Czy się czy z czegoś innego możesz utrafić? Nie wiadomo. Spróbuj jeszcze raz. 38%. Odporność na powalenie? Tak, więc nie ma co tego używać. Okej, okay, uderzenie ognia. Okej, okay, dobra, podleczyliśmy się mocno. Mniejszy płomień. To jest duchy. Okej, okay, czyli święty blask nic nie pomoże. Przypomnijmy kolumny świętego ognia. Nie, mała szansa. Okej. Okay. Udało się trafić. Draśnięcie. Okej, okay, to i tak dało nam 13 sekund. Dobra, spróbujmy się z nią dostroić teraz. I spróbujmy teraz jakieś czary rzucić. Okej, okay, takie życie ładnie schodzi. Chociaż Eder może niedługo paść. Okej, okay, nie jest w zwarciu, więc może po prostu odejść. Myślałem, że nie był w zwarciu. Może przełączy się po prostu na kuszę. Okej, okay, dało się zabić cokolwiek to było. Dobra, jeszcze lot awansował. Świetnie. I tyle. Dobra. Zobaczmy może jeszcze tutaj co jest. Kolejna pułapka. Albo nie. Obiekt Baelsyra. Baelsyra przeszła samą siebie. Tym razem trafił mi się zwykły zwodziej z wrodzonym talentem enigmatycznym, któremu umiejętności uderzyły do głowy. Ten Bazo chyba sądzi, że jest kolejnym Anino. W każdym razie nikt nie będzie po nim płakał. Okej. Okay. Mimo to wyniki są obiecujące. Jego umysł jest niemal nietknięty. Może nawet będę w stanie stwierdzić, czy ma rację odnośnie swojego duszowego pochodzenia. Popełniłem jednak błąd, zostawiając na stole jego pistolet. Jego esencja wniknęła w broń zamiast w ciało, które dla niego zbudowałem. I chociaż pozbawiony ciała, Dureń nadal próbuje zaleźć mi za skórę. Zamknąłem go w jednym ze zbiorników. Muszę jakoś zabezpieczyć machiny przed zabłąkanymi eksperymentami, zanim znajdę rozwiązanie. Póki co będę chyba musiał jakoś znieść jego towarzystwo. Okej, okay, dziwne. Święty Wejdwen, rolnik, który stał się bogiem. Okej. Okay. Okej. Okay. Jak ktoś chce poczytać, to niech sobie spauzuje, poczyta. Może być w sumie całkiem ciekawe. Nigdy nie wiedziałem dokładnie, jak Wejdwen stał się tym, czym się stał. Okej, okay, dobra. Dobra, to może awansujemy drużynę. Ty, paladynie. A może dam ci więcej atletyki, jak będziesz w stanie. Okej, okay, dobra, i mam talenty. Rymowane przywoływanie. Słyszeć niezbyt często. Okej, to są te talenty międzyklasowe. Więcej obrażeń. Niezmocona wiara. Okej, okay, większe nakładanie rąk. Może gwałtowne płomienie. Czasami jednak używam z tych płomieni, więc 25% obrażeń, czemu by nie. Okej. Okay. Alot, czy coś tobie miałem dać? Miałem dać ci dozbrojenie.
Okej, okay, wiedza. I zaklęcia. Zabójczy piorun. Namacalne widmo. Ściana pochłaniania. Ochronny kostur. Zabójczy piorun brzmi spoko. Obrażenia bazowe pewno są fajne. I klasa. Okej, okay, dodatkowe zaklęcia któregoś poziomu byłyby fajne. Wzmocniona osłona. Magiczna osłona odbicia plus 25. Okej, okay, to by pewno by polepszyło, ale chciałem mieć dozbrojenie. Arsenał, żeby móc używać tej laski. Okej. Okay. Tak, ponieważ chcę mieć broń właśnie jakoś starczą, chcę mieć używać mojego berła i też chcę mieć możliwość czasami użyć tej laski, czyli trzy ogniste kule dodatkowe przed odpoczynkiem. Okej. Okay. Więc niech sobie tam siedzi. No i Eder teraz. To by też dam więcej atletyki. Okej. Okay. Czujny obrońca. Poprawia spostrzegawczość, przyznaje premię do hartu, refleksu i woli. Okej, okay, wszystkie obrony oprócz odbicia plus 5. Czemu by nie? Coś jeszcze mamy. Raz na potyczkę. Koncentrując moc potężnego gniewu, barbarzyńcy zwiększa tempo ataku, moc i kondycję oraz zamniżając odbicia i ukrywając wartości wytrzymałości i zdrowia postaci. Moc, kondycja, tempo ataku, odbicie, minus 10 zdrowia i wytrzymałość niewidoczna przez 12 sekund. W sumie czemu by nie? Nie ma za dużo więcej talentów, które myślałbym, żeby mu się przydały. Mógłbym coś zabójca bestii czy coś takiego brać. Ale mech. Słonięcie. Pamięcie o zwarciu. On i tak ma dużo obrażenia. Użytkowe... Nie, myślę, że wezmę ten perk niby barbarzyńcy. Dobra, szał cudzoziemca. No i dobra, na pewno po tej walce przydałby się odpoczynek, więc może zróbmy to teraz. Nim zaczniemy coś dalej kombinować. Okej, okay? Żadnej walki. Dobra. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Mamy ten pistolet z Rogue B, o którym było wspomniane. Więc... pamięcie R6. Solidna jakość. Przyznaje zasadzka, zdolność pasywna. Okej, okay, obrażenia plus 25%. Pff, skradanie się plus 2. Jest aż taki fajny. Ale zmniejszenie ro 6. Nie. Do skrzyni z nim. Okej, okay, no i tutaj jeszcze mamy jakiś przycisk. Okej, okay, to otworzyło drzwi. Do których wejdziemy w następnym odcinku. Wygląda na to, że jest jeszcze kawałek tutaj do zwiedzenia. Tutaj na pewno nie było nic do otwarcia. Ta. Zobaczymy, jak daleko będę mógł się tutaj wdrzeć. Tutaj jest ktoś, kogo nie mogliśmy otworzyć. Więc być może, jeżeli nie będę mógł tutaj już nic zrobić, to będę musiał się wrócić tutaj z łotrzykiem. Tutaj podokańczać, że czy w międzyczasie po prostu przejdę też po innych planszach i porobię wszystkie te łotrzykowe rzeczy. Ale to w następnych odcinkach. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.